Cześć, witam wszystkich na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj filmik jest nagrywany na powietrzu, tutaj w miejscu, gdzie prowadzę czyszczenie materiału przed malowaniem, to znaczy piaskowanie. Z racji tego, że na moich filmikach często widzicie, że piaskuję przed malowaniem, zadajecie pytania, jaki strój, jaki kompresor, jaka piaskarka do piaskowania. Ja tu się podzielę z Wami informacjami, jakich my tu używamy u siebie. Oczywiście nie jest to piaskowanie jakieś zarobkowe, ale raczej do siebie, no i tam troszeczkę jeszcze może komuś. Tak więc zobaczycie, jak ja używam, jakich akcesoriów i elementów do piaskowania używam. No, oczywiście już kilka lat. A więc na początek tutaj należy wspomnieć o stroju ochronnym do piaskowania. My tu używamy u siebie takiego kombinezonu drelichowego ze wstawkami skórzanymi. Posiada tutaj upinacze na rękawach i na nogawkach, na rzepy. Bardzo mocny, a zarazem przebiegny kombinezon z kieszeniami. Tutaj jest zapinany na rzepy i na guziki. Oczywiście posiada też kaptur i tutaj paski do upinania się. Należy wspomnieć jeszcze o rękawicach ochronnych, bo bez tego ani rusz. Rękawice należy wybierać dobrej jakości, żeby były odporne na wycinanie ścierniwem. My tu akurat piaskujemy piaskiem kwarcowym, ale to tak czy inaczej należy mieć rękawice również dobrej jakości. No i co na końcu? Tutaj jeszcze hełmofon z zespołem oddychania powietrza, z filtrami. Posiada tutaj z przodu na klatkę piersiową osłonę, z tyłu na plecy też. Szybki wymienne, po odkręceniu tutaj tych czterech śrubek na tym wizjerze można zamontować szybkę zewnętrzną, szklaną. Tutaj ta akurat już jest lekko zmaterowiana, bo była wymieniana. Oraz tu jest siatka szybka z podklejoną folią oraz od środka jest poliwęglan, że w razie jakby ta szybka pękła, to poliwęglan chroni nasze oczy i twarz przed odłamkami. Tak więc. No i oczywiście buty robocze skórzane, dobrze opięte, tak żeby nam piasek nie wlatywał do środka, bo tu jest ciśnienie. Co do kompresora, to ja używam kompresor śrubowy z napędem spalinowym. Tak jak mówiłem, jest to kompresor napędzany silnikiem spalinowym dieselka, silnik Kuboty. Kompresor śrubowy na podwoziu mobilny. Silnik diesla, śruba o wydajności 2900 liter na minutę. Troszeczkę słaby jest, ale no, do swoich potrzeb, ogólnie do niedużego piaskowania daje radę. Można przepiąć do ciągnika lub do samochodu. Po wyprostowaniu dreszla można jechać w teren. To jak mówię, kompresor by się przydał mocniejszy,
No, ale jakoś od kilku lat ten wystarcza. Nie piaskujecie zarobkowo, tylko dla własnych potrzeb, także. Ale 4000 liter to taki by był sam raz, żebym miał 1000 liter więcej. Kolejnym elementem, który jest też potrzebny do piaskowania, to jest osuszacz, skraplacz. Ja tutaj to wykonałem we własnym zakresie. Jest to jeden zbiornik, ten duży o pojemności 200 liter, a tutaj ten drugi jest o pojemności 20 liter. To jest wstępny, ten jest dokładny i tam w środku są spawane grodzie pod kątami, także powietrze tutaj jak wpada, jest zawirowanie w środku. Po tych grodziach z blachy trójki woda się skrapla przy rozprężaniu i spływa w dół. Tu jest zawór do spuszczania kondensatu. Następnie oczyszczone powietrze idzie do góry i wchodzi z powrotem do drugiego stopnia i w tym stopniu jest to samo. Także czyste powietrze idzie do góry i leci na piaskarkę. Co do samego tutaj tego skraplacza, to zobaczycie za chwilę, ile wody się może zebrać po kilku godzinach piaskowania. Dzisiaj właśnie tutaj było piaskowanie i nie była woda spuszczana. Zobaczycie. Pierwszy stopień i drugi stopień. Jeżeli się piaskuje cały dzień, to naprawdę tutaj może spłynąć po 4-5 liter z każdego odstojnika. Dobra, lecimy dalej tutaj na piaskarkę. Piaskarka jest też mojego wykonania. O pojemności 120 liter. I tutaj po odkręcaniu tego korka jest zasyp ścierniwa od góry. Piaskarka posiada tutaj kilka wyjść powietrza. Tu jest zasilanie główne, które poprzez zawór daje ciśnienie na górę ścierniwa, powodując jego wymuszone opadanie i ciśnienie w dół, oraz tutaj w dół leci tam pod spodem do zaworu, gdzie dawkujemy tym zaworem ścierniwo. I ścierniwo wraz z powietrzem tutaj wylatuje tym wężem na dyszę do piaskowania. U mnie jest ogólnie dysza. Tam w środku nie będzie chyba widać. Zaraz może to jedną ręką robię. O, tam w środku widać dyszę. Jest to dysza węglik wolframu o średnicy 8 mm. Także do 3000 liter wydajności kompresora daje radę. Oczywiście, jeżeli byśmy mieli większy kompresor, większej wydajności, dyszę można zamontować 10 mm, wtedy będzie szło bardziej szybko. No i tutaj jeszcze z tego dojścia mamy trójnik, gdzie powietrze jest rozprowadzone na zespół filtrów do oddychania. 4 filtry wstępne. Plus jeszcze jest węglowy jeden i tutaj jeszcze jest rozprowadzony na reduktor z manometrem do, można malować na przykład. Tutaj mamy szybko złącze i można się podpiąć tutaj przewodem na przykład do malowania. Reduktor, ustawiamy ciśnienie wraz z filtrem. Tak to wygląda tutaj w moim wypadku.
Tak jak mówiłem, piaskarka o zasypie 120 liter własnego wykonania. Też zdawałoby się więcej, ale kilka lat już pracuję, więc chyba tak zostanie. No i oczywiście potrzebny jest stół do piaskowania. My tu mamy wykonane kobyłki, tak jest, z kratownicą, gdzie się tu rzuca elementy drobne i się piaskuje. Grubsze tutaj na tym rzadszym blacie. Troszkę słychać też inne odgłosy z racji tego, że ja mieszkam na wsi, a teraz jest pora oprysków w sadach i na polach, tak więc słychać ciągniki rolnicze i inne maszyny. Dobra, pójdziemy teraz, jeszcze Wam pokażę, jak suszę piasek. Do suszenia piasku mam taką przerobioną betoniarkę o zasypie 500 kg. Tutaj właśnie sypiecie piasek suchy do środka. Tam są zabieraki, które podają go po obwodzie. Tutaj montowana jest ta nagrzewnica gazowa LPG. Jest to nagrzewnica o mocy 15 kW. Czas suszenia tak w porze letniej, jeżeli piasek nie jest zbyt wilgotny, to jest około 15-20 minut. No i tutaj jest motoreduktor, który napędza łańcuchem ten zbiornik. Tutaj z tyłu wyjście jest zaślepione, bo nie ma takiej potrzeby. Pod tą osłoną jest silnik, włącznik, tu gniazdko. No i tutaj Wam pokażę jeszcze, jak to działa. Nagrzewnica jest troszkę przerobiona, bo jest zrobiony, przedłużona jest rura i tu jest to dłuższa rura, żeby nie łapało z powrotem pary wodnej. W ten sposób się podłącza do gniazdka. Odkręcamy zawór, odpalamy. No i teraz nam w środku grzeje. Tu jest główny wyłącznik i odpalacz i skrobnik tak zwany. Dobra, zakręcimy, wyjmiemy to. Sama betoniarka chodzi dość głośno. Zaraz Wam włączę. Jeżeli jest zasypany piasek, chodzi sporo ciszej, bo teraz jest na pusto, to troszeczkę przenosi, a do wysypywania się odbezpiecza tutaj tą dźwignię. No i wydajemy w dół i wtedy piasek nam wylatuje. Tutaj podstawiona jest taczka i... Piasek jest suchutki, musi być suchy, inaczej będzie się zapychał i zamulał tam na dole w trójniku. Oczywiście może też się zamulać i zapychać, jeżeli nie będzie odwadniacza i skraplacza.
Piasek magazynujemy tutaj w tej szopce, w takich kontenerach. Teraz jeszcze jest, nie jest go dużo, ale tu się magazynuje właśnie w takich zbiornikach. Sucho jest, także piasek może leżeć tutaj w tych zbiornikach suchy i nawet i rok czasu. Tak więc tak to wygląda u mnie. Oczywiście ja nie piaskuję na dużą skalę, ale dla swoich potrzeb i troszeczkę można też i usługowo zrobić. Ten zestaw u mnie do piaskowania służy około 5 lat. Oczywiście kompresor okresowo przechodzi wymianę filtrów i olejów. Tak samo w chłodnicy olej silnikowy, jak i tutaj na śrubie, oraz zestaw filtrów. Bo to podstawa. On tutaj jest niedaleko od piaskowania, kilkadziesiąt metrów, także zapylenie trochę ma. Teraz wymaga już troszeczkę czyszczenia, bo już trochę się przykurzył. Też raz na jakiś czas jest tutaj myty i czyszczony. Kompresor jest bezawaryjny, jak do tej pory, świetnie się spisuje. Tylko mówię, troszeczkę by się przydał większy. Tutaj ma licznik motogodzin. Ciśnienie, manometr z ciśnieniem. No i tutaj stacyjka od zapalania, uruchamiania. Także ja elementy przed malowaniem wszystko piaskuję i jestem z tego z efektu zadowolony. Wychodzi super naprawdę. Tak więc jak ktoś ma jakieś pytania o takie zestawy, to proszę pytać w komentarzach lub na PW lub na grupie Warsztat Drugim Domem, którą prowadzę wraz z kilkoma pomocnymi moderatorami. Także ja wszystkie elementy, które są wyspawane, oczywiście przed spawaniem, tak jak profile, czyszczę szczotką, szlifierce drucianą, ale po spawaniu jest wszystko piaskowane. Także efekt uważam, że wychodzi i po malowaniu bardzo dobry. Zaraz wam tu pokażę. Tu właśnie dzisiaj wjechała rama, która była piaskowana i położony podkład i lakier. Oraz tutaj inne elementy. Myślę, że żadną szczotką w tych zakamarkach bym nie doczyścił. Tak jak tutaj piaskiem jest robione, odbijane jest do białego. W spoinach, ze wszystkim. Do białego. Nie ma żadnych dymów, żadnych naniesień tłustości. W tych zakamarkach by na pewno szczotką tego nie zrobił. Tak jak się zrobi czyszczeniem strumieniowym.
Czas na warsztacie, także stoły spawalnicze też po przykryciu służą jako stoły do składowania malowanych elementów. No i tutaj też jest troszkę wisi na stojakach, na wieszakach. Także tak to wygląda u mnie. Tak więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Filmik dzisiaj nagrywany, tak jak wspomniałem, w terenie, także słychać i odgłosy natury też. I jeszcze raz przypomnę, w razie jakichś pytań proszę pisać w komentarzach, pytać. Lub zapraszam na warsztat drugim domem i tam można też zadawać pytania. Tak więc dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje filmiki.